Witam w Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Kolejna misja na Artusie. Kontynuujemy. Ostatnio uwolniliśmy więźniów, zrobili rewoltę, chwycili za broń, zaczęli walczyć ze szturmowcami. Teraz musimy im pomóc uciec. I dlaczego to robię tutaj z menu, to już wiecie chyba. Ponieważ AT-ST idzie prosto na nas. I teraz powiem wam tak. Pozwólcie, że chwilę opiszę sytuację, bo ten początek jest cholernie trudny. Można go powtarzać wiele razy. Ja ostatnio sobie go próbowałem zrobić tak poza nagraniem. Za czwartym razem dopiero mi się udał. Słuchajcie, co musimy zrobić, już wam opisuję. W razie czego, ja mam nawet save'a. Sobie zrobiłem mu je poza kamerą. O tu. Że doszedłem, wiecie, do momentu za trochę. Przeszedłem ten segment, o tak. Ale ogólnie to musimy zrobić coś takiego. Musimy szybko wejść do takiego pomieszczenia, żeby przywołać windę, wjechać na górę, wejść do wieżyczki, rozwalić tego AT-ST, tak żeby on nie rozwalił nas, i później jeszcze załatwić jak najszybciej szturmowców i innego AT-ST, które będą strzelać do więźniów. Możemy przegrać, jeżeli za dużo więźniów zginie, i to jest losowe, trochę zależnie jaką mają celność ci szturmowcy. Czasami możemy przegrać w parę chwil, a czasami dość dużo czasu, że damy radę. To jest randomowe trochę, to jest akurat ten moment, jest niezbalansowany. Dodatkowo, jeżeli ta wieżyczka ma amunicję, czyli jeżeli, która jest połączona z HP, o tak, no to znaczy, jeżeli AT-ST nas trafi z dwa razy, to ta amunicja spadnie na tyle, że nie będziemy mieli dość, żeby to przejść. I więźniowie zginą i przegramy. Więc żeby wam pokazać, tylko ja to spróbuję zrobić, tak może do 5 prób, spróbuję to zrobić teraz tak na żywo, żeby pokazać co i jak to jest trudne też przy okazji. Jeżeli się uda, to dobrze, jeżeli nie, to w razie czego mam save'a, tu właśnie sobie zrobiłem, udało mi się przejść właśnie za czwartym razem, albo za piątym to było nawet. Więc spróbuję zrobić tę sekwencję, dobra? Zobaczcie, o co tu chodzi. Ja mówię, ja jestem pewien, że za pierwszym razem mi się nie uda, ale zobaczymy. No to tak, lecimy od razu. Na tym widoku jest łatwiej trochę. Musimy tu podejść. O, już mi nie wyszło, bo tu muszę... O, widzicie, fajnie, nie? Tam jest... Nie ma czasu z nimi walczyć w ogóle. Tutaj, kurczę, muszę od razu kliknąć przyciski na górę jechać. Od razu. Dobra, o tak. Od razu tu. Ten AT-ST już idzie. Teraz jak najszybciej. Dobra, udało się? Udało się. I teraz muszę ich jak najszybciej załatwić. Może się uda. O kurwa, właśnie, dobra. No okej. Okay. Udało się za drugim razem, jak widać. Dobra, musimy teraz zniszczyć działa jonowe, sobie zapiszę. Ojej, a to jest masakryczna sekwencja, mówię wam. O, straszna jest. Musisz jak najszybciej lecieć tu na górę, żeby uratować tych dupków, bo jak zginą, no to rip, nie? To przegrywasz. Więc nawet nie mam czasu tracić, załatwiać tych szturmowców tam w tym na dole, tylko od razu mówię, ja to radzę. Lecisz od razu na górę, jak najszybciej. I to zależy jeszcze, ile razy ten AT-ST cię trafi. Czasami będziesz miał farta i trafi cię raz, czasami dwa razy i już tyle stracisz HP w tym działku, że przegrywasz. Teraz tak, teraz tu na dole jest pełno szturmowców. Trzeba się ich pozbyć. Naprawdę, w tej misji już poziom trudności rośnie zauważalnie. Jeszcze będzie jedna trudna sekwencja. Ale najpierw sobie rozwalam tym. Kurczę, ale trafił mi. A, bo on tym rapid fire wali. Dobra, no tak. A tu jest ciężko trochę. Tutaj jeszcze jest dwóch. Ogólnie powiem wam, w tej misji właśnie poziom trudności znowu skacze i to tak bardzo wyraźnie. Czekajcie, on nie miał jakiegoś klucza tutaj przypadkiem? Ten oficer nie zauważyłem. Nie, nie miał klucza, dobra.
Jeszcze na dole będzie biegło kilku szturmowców z Rapid Fire, więc będzie ciężko. Chyba czterech będzie, czy pięciu jeszcze tu biegło. O, tu idą, widzicie, idą. Weź ich traf, kurna. Come on, no, dobra, muszę chyba użyć. Granatu. Dobra, udało się. Jeszcze tam są. Raczej ich załatwię tak. Dobra, jeden. Kurna, tu trafiają też. Też chyba któryś. Ja pier... No co jest normalnie? Co to? Ten też ma rapid fire ewidentnie. Co to jest za celność w ogóle u nich? Masakra jakaś. Nagle tak zaczynają trafiać z takiej odległości, co? Dobra. Kurna, masakryczna sekwencja, powalona wręcz. Przestań chodzić. Się rusza, kurna. Nieźle. Dobra, lecę tak. Tam jeszcze jest ten. Skrzynia. Tutaj jest skrzynia jeszcze. Może coś w niej jest przydatnego. O, tarcza, dobra, tarcza może być. Jeszcze to wkurzające, że ta winda cały czas zjeżdża. No ten poziom to już jest naprawdę wręcz irytujący, powiedział. Na szczęście to jest ostatni poziom, w którym używamy tylko blasterów. No. Jeszcze jest jedna trudna sekwencja. Będę musiał jak najszybciej przebiec tamtędy. Nie będziemy się zatrzymywać w ogóle, tylko lecimy. Dobra, lecimy. Nie patrzeć na nich, lecimy i tyle. Nie cackamy się. Dlatego, zobaczcie. Bo tu jest AT-ST, on na razie jakby jest oskryptowany, mnie nie widzi. Dobra. Okej, okay, teraz. Pogrzane, co? O, jeszcze tutaj są z Rapid Fire'em. Kurna, ale że mu oberwał. Ja pierdzielę. Czekajcie, F6 to jest wczytanie szybkie. Czemu ja tu nie mam quick save'ów? Instant save, instant load, F9. Za dużo oberwałem, kurczę, nie wiem ile. Dlaczego straciłem aż pół HP? Przecież on tylko raz mnie trafił. Mówię, ta misja jest już pogrzana pod tym kątem. Lecimy znowu, ten AT-ST. Omijamy go. Dobra, tak trochę łatwiej, wiecie, kontrolować, jak widzę swoją postać i widzę pociski, które lecą. Dobra. No znowu tak za tyle oberwałem. O co tu chodzi? Kurde. Ile on mi odbiera? Ja pierdzielę. Co to ma być? Dobra, raz się udało. Jeszcze te mędy tak latają, kurwa. Nie stoją w miejscu, tylko tak... Będą się tak ruszać, tak o, tu, tu, tak o, i będą tak robić. Dobra, tam AT-ST sobie stoi. Tu jest sekret. Więc ja go biorę chętnie, dobra. Trafię go w ogóle z tego E11, czy to jest zbyt niecelne? Ja nie ma szans w ogóle. Tutaj jest paru. Właśnie szybko mi idzie, nie? Ten poziom, ale... Bo ja znam tu wszystko.
większy sytak. Został AT-ST cholerny. Nie musimy go rozwalać, ale spróbujemy. To nie jest koniecznością. Można zwierzyczek go rozwalić. Tylko z tamtej, tej drugiej, nie? To też jest sekwencja, w której można zginąć. Musimy jak najszybciej wskoczyć, jak nie będzie tego prądu, wskoczyć tam i przebiec tędy. Obrywałem trochę. Kurwa mać. Cholera, no. Tutaj akurat sterowanie po prostu. Co jest? Przecież to nie powinno mnie razić, no do cholery, jak jest wyłączone teraz. No patrz, co tu się odpierdacza, nie wiem, zepsuło się coś? Dobra. Dobra. What the fuck? No takiego czegoś to jeszcze, żebym nie widział. AT-ST wali tutaj i kurczę bladeo. Ta misja to po prostu wkurza. No dobra, udało się. Znowu będę muszę przebiec i znowu będzie się bugować coś, tak? Że będę obrażenia dostawał, jak nie powinienem. O dobra, udało się teraz. Teraz się udało, tylko czekajcie. Jedną rzecz jeszcze chcę tutaj zobaczyć. Dobra. No strzel. Teoretycznie jeszcze z tego działka mógłbym go załatwić, tego AT-ST, może byłoby lepiej. Okej. Okay. Ześlizgnąłem się, dobra. Co jest z tym karabinem? Dobra. Okay. Jakiś mały hitbox mają, więc dobra. Tu jeszcze będzie, o jeszcze dużo będzie, tu jeszcze będą takie pojedynki, że masakra po prostu zaraz będą. No to początek dopiero jest. A tej misji też zaczęli przeginać już po prostu. Kolejna jeszcze lepsza będzie, powiem wam. Szczęście tutaj już z E11 idzie ich trafić. No, oficer, no tak, headshoty. Tamtego to nie trafię. O! Mina. Przeskoczę? Tak, nie ma problemu. O, o to chodziło. 25 tylko, to nie za dużo. Muszę przyznać, tych tarcz tutaj było. Niezła jazda. Jest to quick save, ja akurat nie stronię od ich używania, powiem wam. Niektórzy są takimi purystami, że to nie wczytują coś tam ani razu, kurna. A trochę mam wywalone, szczerze mówiąc. Ja tutaj to nie robię jakiegoś no-death runa, szczerze mówiąc. Ja przechodzę tak normalnie, jako taki walkthrough. Może jakieś sekrety pokazać i tak dalej, jak te poszczególne sekcje zrobić. O, bardziej mi o to chodzi. To nie jest, kurczę, no death run, no save run i tak dalej, nie? Więc ja trochę akurat mam... No tak. Dobra, słuchaj. No tak. Ojo.
Kurna, te granaty działają w ogóle, czy nie? Nie wiem, w końcu już coś robią im, czy nic nie robią. Zaraz zginę od tego oficera. No właśnie. Ale to jest... No. Pogrzane, kurna, masakrycznie. Dobra. No, tak to trzeba zrobić. Aha, dobra, widzę, że nic z tego, bo to jest dwóch oficerów. Ja pierniczę, widzicie to po prostu, jakie to jest chore, nie? Powalony jest ten poziom tutaj pod tym kątem. Totalnie pogrzany, mówię. Pogrzany okropnie jest ten poziom tutaj w tym miejscu. Jeszcze tyle w nich strzelam, trafiam, kurczę, nikt nie ginie. A pierdziele. No widzieliście to? Tyle strzałów w niego władowałem, gościu przeżył, no. Ja się nie dziwię, że Cory się tu wkurza, on taki twórca, którego oglądam strasznie jak tu. Oczywiście, bo to jest pogrzane. On wytrzymał, nie wiem, 10 ciosów na klatę normalnie strzałów. Całą serię wywaliłem w niego, kurczę, i przeżył. Nie, nie chcę używać granatów, jeszcze mi się przynadzą. Dobrze, że granata nie przeżył jeszcze normalnie, prosto ten naryło. Tutaj już ta gra zaczyna pod absurd podchodzić właśnie, w tym miejscu, właśnie na tym poziomie. Widzieliście, wcześniej wszystkie mi wychodziły tak bez wczytywania, tak o, ale tutaj już ich jest tyle po prostu, tych śmieci, o. Przeżył granata prosto na ryj, że tak się wyrażę. No. No. Zaparodia po prostu. Szczęście to już ostatni, tak? I później już będę miał ten... Będzie łatwiej trochę. No, poza jednym poziomem jeszcze będzie jeden taki ciężki też. Dobra, teraz się zespawnowali prosto za plecami. Właśnie cała horda. Jeszcze tam jest kolejna grupa pewnie. O, tutaj czekał już kolejny. What the fuck? Co to miało być? Dobra, jednak ich nie ma. Myślałem już, że tu jest kolejna grupka. O właśnie, już jest. Więcej ich na srajcie, nie? Jeszcze z 20. Czemu nie? Od razu całą chmarę. Why not? To nie koniec. Nie, jeszcze to będzie więcej po prostu. Zaraz będą kolejni, spokojnie. A zaraz będą następni. To jest dopiero, nie wiem, połowa? To jak wejdę tylko na windę, to się kolejny trigger odpali. O właśnie, kolejni.
Chyba wszyscy. Wiecie, ja sobie zrobię manualnego save'a normalnie, bo to... No. Okay, it's all clear. Thanks, Commander. We're on our way down for the prisoners. Dobra, i do powięźniów. Flota Republiki może podlecieć w końcu. Bo nie mogli do tej pory. Wyląduję w małym kanionie, tak? Ale pogrzany poziom totalnie to był. A, jeszcze nie koniec, no tak. No. Czy nie, jeszcze kilku będzie co najmniej. Lepszy to był ten oficer normalnie, ja mu ładuję całą serię prosto w klatę z 5-10 strzałów chyba i stoi dalej. Jeszcze mnie zabił. Nieźle. Na szczęście już niedługo role się odwrócą. Przynajmniej jeśli chodzi o moją wytrzymałość w sensie i szybkość załatwiania ich. Mam kłopoty. Kyle, chodź tu szybko. Tu sobie pułapeczki zestawili imperialni. Więc nie, mówię, może ktoś by to zrobił bez wczytywania za pierwszym razem w ogóle. Nie wiem, ale mówię, ja się w to nie bawię, nie? Takie pierdoły tutaj. Robimy walkthrough, będę próbował wszystkie sekrety znaleźć i tak dalej, ale nie jakiś no death run. Jakby kogoś to właśnie na przykład denerwowało, to źle trafił, to polecam zmienić sobie może na inną serię wtedy. Bo tu nie o to mi w tym chodzi, nie? O, będzie cutscenka. Tutaj już dotarliśmy do końca tego poziomu, no. Widzicie, to tak skokowe wzrastanie trudności, nie? Totalnie. Pierwszy był tak dość łatwy, potem tak to w tym to już było, ta sekwencja tam było, kurczę. Tak, jakieś 4 szturmowców i 3 chyba oficerów, później jeszcze 4 czy 5 oficerów, w tym dwóch tych i czarnych. No jeny, no. Jeszcze w takich ciasnych miejscach, nie, że takie otwarte pole trochę większe jak tutaj, tylko w takich korytarzach, o. Masakra. Trzeba było masowo granatów używać w tamtym momencie po prostu, bo to... Dobrze, że tyle miałem tych granatów, co się przydało. O kurczę. Więzień dla ciebie, mistrzu Desan. Dobrze, dobra robota, Tavion. Zabezpiecz ją w ładowni. I przygotuj na przesłuchanie pewnie będzie. Rozwal ich, Kyle. Kyle Katarn, legendarny bohater, który zniszczył Jereka w Walei Jedi. Wyglądasz jak ten pastuch Bant. Ty jak przerośnięta małpa jaszczurka. Aha. Pragniesz tej kobiety? Chodź i ją weź. No i to taka ciekawostka, ten pojedynek trzeba przegrać. W sensie, że tutaj nie da się tego wygrać. On zawsze będzie... Mogę tak sobie trochę się tu poruszać, powiedzmy, ale... What the hell? Ale gościa się nie da załatwić. O właśnie, będzie używał mocy i tak dalej. Więc tutaj jako taka ciekawostka, że... nie da się tego wygrać, tego pojedynku. Tak, on jest, on ma nieskończoność, nawet jak się wam jakoś uda, to HP mu nie będzie schodzić po prostu, o to mi chodzi, on jest nieśmiertelny. O. I załatwił nas błyskawicą, jakby coś. Jesteś żałosny, Katarn. Jako Jedi mógłbyś godnym przeciwnikiem, ale bez mocy... Nie jesteś wart nawet tego wysiłku, żeby cię załatwić. Może twoja kobieta będzie nieco twardsza. Na pewno nie jest słabsza niż ci koloniści. Nie dotykaj jej.
Z drugiej strony ta ją zabije. Fabuła się zagęszcza, tak? Zabili Jen Ors. Prawdopodobnie. Chcesz godnego przeciwnika? Dam ci godnego przeciwnika, tak? Kyle mówi, się wkurzył. I cutscenka. Jest w Alei Jedi właśnie, nie? Co robisz, Kyle? Tak, potrzebuję mocy Jedi, nie próbuj go tego odwieść. Tego ojciec. Sądzisz, że możesz dzierżyć moc z gniewem w sercu? Jen nie żyje? Tak. Złość to wszystko, co mi zostało. Czy tak chciałaby zostać zapamiętana? Ze złością i zemstą? Nie. Więc pamiętaj, jaka była i niech moc będzie z tobą. Na razie nie było. Kyle wchłania moc z Alei Jedi. Wszystko w porządku? Zapomniałem, jak to było uczucie. Co zrobisz teraz? Niedługo będzie. Przypomnisz sobie. Znajdę The Sun, ale najpierw muszę odzyskać coś, co zostawiłem. Twój plan zadziałał, mistrzu Desana. Tak, śmierć jego kobiety sprawiła, że oszalał i zaprowadził nas prosto do Alei Jedi. A jaki podstępny, co? A my gdzie lecimy? Czerwony, gazowy gigant, planetka zielona, wygląda znajomo, nie? To Yavin 4. Tam, gdzie była Akademia Jedi i Baza Rebeliantów. O, właśnie. Masasi, świątynie Masasi. Nie, dobra, to jest początek, tylko zobaczmy i kończymy. Tak, powitał nas, tak, tutaj. To niekoniecznie jest C-3PO, a to R2-D2 to pewnie jest, ale C-3PO niekoniecznie, bo to są ogólnie te roboty protokolarne, więc niekoniecznie to jest C-3PO. W każdym razie przywitał nas, powiedział, że Luke, mistrz Luke Skywalker, czeka na nas na górnym piętrze. No właśnie, po co my to przybyliśmy, można się spodziewać? No, po miecz, miecz świetlny, tak, miecz Jedi, bo nie mamy go, nie? Nie mamy miecza świetlnego. No i to będzie taki poziom treningowy, zależy jak nam szybko pójdzie, może zaczniemy też kolejny następnym odcinku, chociaż nie, kolejny będzie długi. No dobra, to teraz tylko tak słowem zakończenia, nie? No więc, poprzednia misja była pogrzana trochę, zwłaszcza te AT-ST jeszcze, ten sekwencja na początku, ten AT-ST i ten pojedynek z tymi, później tymi, w tych dwóch korytarzach, z tą bandą oficerów i szturmowców na tym Rapid Fire. Ojej, to było złe. I jeszcze ktoś przechodzi niech na Jedi Masterze, że masz połowę HP tylko.
kurczę, masakra. To czasami jak oberwałem, to pół HP szło normalnie, jednego z czy dwóch strzałów. No to, mówię, ta sekwencja była okropna. Ale na szczęście już przeszliśmy to i teraz będzie poziom taki tutaj w akademii i później jeszcze powiem wam, też będą, to jest niezłe takie trochę, taki plaskacz w twarz, jakby ktoś powiedział, że twórcy na początku, jak zostaniesz Jedi rzeczywiście, zaczynasz dopiero, wiesz, mieć te moce, od razu cię wrzucają w takie poziomy, że po prostu też będzie jabłka masakryczna. Będą grenadierzy, snajperzy, jedny, te pierwsze poziomy, to chyba kolejne są łatwiejsze, powiem wam, rzeczywiście. A tutaj, no, poziom po misji treningowej Nar Shaddaa bodajże, to też jest, o matko, grenadierów będzie pełno, którzy mają aimbota normalnie, oni ci potrafią ten granat prosto w ciebie rzucić, nie wiem, z 100 metrów. No, dosłownie, tak potrafi przelobować, tak wiesz, tak daleko i prosto granat ci wryło, nie, wjeżdża i cię zabija. Tak będzie. I snajperów będzie pełno w różnych miejscach na dachach, że masakra. Trzeba będzie tak wychodzić tak za róg delikatnie i takich strącać tych snajperów, zanim oni zdają o ciebie. Zobaczycie zresztą, ale to mówię, to jest taki trochę plaskacz od twórców, że się gracz cieszy, przeszedł, zostanie Jedi, a tu pierwszy poziom to coś takiego, nie? Tak no, jeny, nieźle. No dobra, no to przeszliśmy. Ta nie obyło się od właśnie problemów, ta poprzednia misja, pierwsza. Wszystkie poprzednie od tej pory to zrobiłem tak, o, widzę, a tej już, oj. No ale cóż, no, poziom trudności rośnie, tak jak mówiłem, do punktu kulminacyjnego, czyli do tamtej misji. Teraz już będzie, no. Znaczy ta narsza, nie mówię, że łatwiej, aczkolwiek mając miecz będę miał trochę więcej możliwości. W każdym razie, no to tak, no to widzimy się w następnym odcinku, tak, w misji na Yavin 4. Ja się będę w tym momencie z wami żegnał i do następnego.